Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Beata i witam Was na kanale Keto Travelers. W dzisiejszym odcinku, czym jest tak naprawdę insulinooporność, bo niestety, ale jest często mylone pojęcie, do czego prowadzi chroniczny wysoki poziom insuliny i jak wykryć to w badaniach i jak zapobiegać. A więc czym jest, a czym nie jest insulinooporność? Zacznijmy od tego, że pomimo obiegowej opinii mamy dwie formy insulinooporności, gdzie jedna jest i będzie, no bo tak nas genetycznie po prostu zaprogramowano, oraz druga to jej chroniczna postać i tego nie chcemy, ale jest to proces odwracalny. Więc tak, forma pierwsza insulinooporności jest to genetycznie zaprogramowanym procesem wyłączania możliwości dostępu glukozy do naszych komórek. Nasz organizm ma mechanizm zamknięcia dopływu glukozy do komórek, aby nie uległy one upośledzeniu poprzez czy w procesie glikacji. Glikacja to z kolei proces łączenia się glukozy w dużym stężeniu z białkami. Między innymi odpowiada za proces starzenia się. Pozbawia nas na przykład kolagenu z komórek skóry. Forma druga insulinooporności jest chronicznym stanem aktywacji cyklu Randala, zwanego też cyklem glukozy i kwasów tłuszczowych. Jest to taki proces metaboliczny obejmujący konkurowanie glukozy i kwasów tłuszczowych o substraty. Substrat, związek chemiczny, pierwiastek albo jon, który ulega przemianie w wyniku reakcji chemicznej. Myślę, że cyklowi Randala warto by poświęcić cały odcinek, bo zdecydowanie na to zasługuje. Sądzę też, że dr Kwaśniewski opierał swoje wytyczne diety optymalnej właśnie na badaniach doktora Randala i jego teorii niełączenia węglowodanów i tłuszczy w jednym posiłku. Napiszcie proszę w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek poświęcony temu tematowi. Wracając do insulinooporności, to jest ona całkowicie odwracalna przez chociażby zastosowanie odpowiedniej diety. Diety na przykład wysokotłuszczowej z moderowaną ilością protein i bardzo niską ilością węglowodanów. Do czego prowadzi chroniczny wysoki poziom insuliny? Więc jakby w konsekwencji no do śmierci, wiadomo, tak? Ale zanim to, jakby po kolei, tak? Mniej więcej będzie to tak wyglądało, że cały proces można nazwać takim zamkniętym kręgiem, czyli poziom glukozy we krwi jest duży, rośnie, jest dużo za duży, więc trzustka będzie produkować insulinę, aby ułatwić przyswajanie tej glukozy, wyciągnąć ją z krwi i poprawnie zmetabolizować w komórkach. Ale w międzyczasie został już uruchomiony cykl Randala, czyli odcięcie dostępu glukozy do komórek, aby ich nie uszkodzić. W związku z tym nie możemy zabrać tej glukozy z komórek, w związku z tym nasza trzustka myśli, dalej mamy glukozę, w związku z tym produkujmy jeszcze więcej insuliny. Organizm po prostu głupieje i to jest takie niekończące się i nie ma z tego jak wyjść. Oczywiście to jest taki opisany bardzo skrajny przypadek, ale to wszystko się wiąże i to wszystko trwa latami. To nie jest tak, że nagle macie, nie wiem, glukozę 200, skoki glukozy 200 i duże skoki insuliny. Nie, są pewne objawy, które jakby sugerują to, co się może zadziać w przyszłości. Więc mimo tych takich objawów, często kompletnie nieświadomie pogarszamy jeszcze tą sytuację, tak? W ogóle nie zmieniając naszej diety na czas. Bardzo wysokie ilości produkowanej insuliny będą sprzyjały otyłości, będą sprzyjały otyłości trzewnej, czyli tak zwanemu niealkoholowemu stłuszczeniu wątroby. Następny, zespół policystycznych jajników. Oczywiście trwają dyskusje, czy PCOS to jest przyczyna, czy skutek insulinooporności. Według mnie skutek, gdyż
insulina znacząco wpływa na hormon wzrostu. Zapytajcie się tych, co szprycują się na siłowni oprócz sterydów, to który hormon przyjmują. Często ludzie z chroniczną insulinoopornością mogą obserwować w związku z nadmierną pracą hormonu wzrostu pewne zmiany skórne, małe narośle, takie pryszczyki, trądziki, które zmieniają się w ciemne plamy, łącznie z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych. To jest paskudne, uwierzcie mi. Na drugim końcu mamy elewację, zbyt dużą ilość glukozy we krwi. I tutaj będzie to powodowało utratę wzroku, zatory krwi, a również wysoka glukoza sprzyja chorobom wieńcowym, ciężko gojącym się ranom, przyspieszonym też oczywiście z przyspieszonym procesem starzenia, o którym wspomniałam wcześniej. Jak wykryć w badaniach i jak zapobiegać? Dosyć ważna część. Zacznę od zapobiegania. Aby nie uruchamiał się wspomniany wcześniej cykl Randala, należy nie mieszać w posiłku węglowodanów i tłuszczy. Posiłek węglowo-białkowy albo tłuszczowo-białkowy. W tym wypadku węglowodany i tłuszcze nie muszą ze sobą konkurować o substraty. Biorąc pod uwagę, że nasz organizm może wyprodukować glukozę sam, musi dostać białko oraz tłuszcze, tłuszcze może również magazynować. Są one bardzo ważne w pracy hormonów, zwłaszcza u kobiet. Zdrowszą dietą byłaby taka oparta na białku i tłuszczach z minimalną ilością węglowodanów. Nie przejadając się w sensie jedzenia z nudów, zadbać o odpowiednie przerwy między posiłkami. Nie mówię tu o jakimś głodzeniu się, ale na przykład stosowanie zwykłych postów przerywanych będzie miało bardzo dobre skutki. Jeśli chodzi o badania, to mamy tutaj podstawowy pakiet, który należałoby wykonać, czyli glukoza i insulina na czczo albo krzywa cukrowa. Tak na dobrą sprawę, jeżeli nie monitorujemy glukozy i insuliny na czczo w krótkich odstępach czasu, no to jednorazowe badanie raz w roku generalnie możemy sobie wsadzić w buty. Jest ono bardzo mało wiarygodne. Znacznie bardziej wiarygodnym badaniem będzie tutaj po prostu trzystopniowa krzywa cukrowa, która pokaże nam w odstępie czasu, jak nasz organizm odpowiada na ilości glukozy przyjętej. Badanie jak wskaźnik insulinooporności, czyli HOMA-IR. Mamy też hemoglobinę glikowaną. O hemoglobinie glikowanej ja osobiście uważam, że w przypadku, jeżeli już jesteśmy na diecie low carb i keto, to krzywa cukrowa może być nieco zafałszowanym badaniem. Natomiast hemoglobina glikowana powinna nam pokazać poziomy glukozy we krwi z ostatnich 2-3 miesięcy, więc to jest bardzo dobre badanie w diagnostyce insulinooporności. Te badania to jest takie oczywiście must have, czyli takie musicie je koniecznie wykonać. Często też w pakiecie do tych badań macie aminotransferaz aspaginianów, straszna nazwa, AST, po prostu tak jest określone w badaniach. Aminotransferaza alaninowa, kolejna dziwna nazwa, AST i ALT, one często idą razem, te dwa badania. Potem mamy bilirubinę całkowitą, mamy gamma-glutamylotranspeptidaza, GGTP generalnie, amylaza w surowicy, oczywiście cholesterol całkowity, mamy triglicerydy, mamy cholesterol HDL, czyli popularny cholesterol też LDL, czyli popularny pakiet lipidowy. Te badania często są w pakietach, warto je sobie jakby zrobić. Czasami po prostu są robione, bo są w danym pakiecie, a inne badanie Was interesuje. Dla przykładu w sieci Alab w punkcie w Warszawie jest to koszt około 300 zł. Pamiętajcie, zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.